Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Olikowski, a to kolejny odcinek z Farminga 19 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku typowa polska wieś, kontynuujemy naszą zabawę. A więc tak, plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że sadzimy sobie ziemniaki. A więc możemy się powoli zabierać do naszej dzisiejszej pracy. Na samym wstępie możecie zostawić łapkę w górę oraz suba, jeżeli film wam się spodoba, a my się zabieramy do pracy. Ogólnie to, jak to nagrywam, jest 91 subskrypcji, więc bardzo szybko przez półtorej dnia wbiło 10 subów, więc to jest bardzo dużo, takie dla mnie się wydaje, więc jestem zadowolony. Jeszcze tylko 9 do 100, więc no naprawdę jestem bardzo zadowolony. Chyba tak jak w tamtym sezonie. Podjedziemy sobie tak, weźmiemy sobie naszego Ursusa i pojedziemy sobie po nasz rękaw i zasypiemy sobie ziemniaki. Pojedziemy sobie od razu tyłem, no bo rękaw jest stoi tyłem, a nie chcę brać tura, żeby to wszystko podczepiać. Dobra. Wycofamy sobie po nasz rękaw, którym to byłoby więcej zachodu, a tak podczepiemy rękaw, git, majonez, cofamy sobie pod Big Baga z ziarnem, czyli w naszym przypadku ziemniakami, tak to się operuje, już zapomniałem, ale dobra, będzie podobna miniaturka z tego co mi się wydaje, więc do góry to musimy podnieść, 60 musimy to opuścić, najlepiej by było, a więc dobra, i musimy to teraz zasypać. Podnosimy naszą sadzarkę, opuśćmy to, jak widzicie, opuśćmy, no nie aż tak bardzo. Dobra, zgaśmy na razie naszego Ursusa. Jedźmy sobie z sadzeniem. Co prawda paliwa mamy bardzo mało, więc ustawmy sobie, że paliwo po prostu nam idzie, zużycie paliwa niskie. Ponieważ no, poza odcinkiem sobie ogarnę, jeśli chodzi o zbiornik na paliwo i tak dalej. A na odcinku nie chcę się tego robić, więc jak widzicie, stan naszego konta troszkę się zwiększył, ponieważ sprzedałem nasz stary puk oraz nasz stary, no stary to nie był bardzo, bo był odnawiany i tak dalej, no nasz ten czerwony kultywator. Wystawiłem tylko puk, a że pan przyjechał i zapytał się, czy kultywator też nie jest na sprzedaż, bo by chętnie kupił i podał taką cenę, która mnie satysfakcjonowała, więc sprzedałem mu to i to za około 7000 ponad, więc jestem zadowolony. Puk sprzedałem za 600 i resztę za kultywator dostałem, więc pan zadowolony mówi, że jego usłys to będzie targał, a że mamy talerzówkę, więc postanowiłem to sprzedać. Więc zarobiliśmy troszkę pieniążków i mamy już 30 tysięcy na naszym koncie, ale szykuje się nowy nabytek, więc no troszków pieniążków odejdzie. A my dobra, sadzimy sobie ziemniaki, jak widzicie, trzy rządki, takie niecałe, bierze nam sadzarka, sadzimy na tym samym polu. No myślę, że to nie mamy takiego drugiego mniejszego pola, może tak powiem. Bo sadzi na dużym polu, mi by się nie chciało potem tego zbierać i obrabiać tego ogólnie. A że nie chcę pożyczać, wiecie o co chodzi, dużych sprzętów, żeby sobie obrobić poza odcinkiem tego wszystkiego, więc stwierdziłem, że sadzę tutaj z powrotem. I na następny sezon może się jakieś pole dokupi, to zasadzimy na innym polu. Dobra. Też możemy wziąć jeszcze kredyt, ponieważ mamy już większe gospodarstwo i nam bardziej ufają z tym kredytem, więc jeżeli nam będzie potrzebny jakiś nowy nabytek, w naszym przypadku to by były zwierzęta. Nie wiem, czy nowym nabytkiem można nazwać zwierzęta, ale wiecie o co chodzi, nie? Że zwierzęta, na zwierzęta byśmy dostali troszkę do opłaty, kredytu też byśmy wzięli troszkę i byśmy sobie
zakupili. Myślałem nad krowami i świniami. Nie wiem, co pierwsze sobie zakupimy. No bo tak, dla świń jest potrzebne zboże, którego no sprzedajemy, które sprzedajemy, co nie? A dla krów jest potrzebna trawa, kiszonka i w sumie to tyle. I woda w sumie, no to dla świń tak samo. A wszystko to jest za darmo, w sumie można tak powiedzieć. Wystarczy kupić łąkę i zasiać trawę na kiszonkę. Skosić trawę na kiszonkę albo kukurydzę i w sumie to tyle. Do fermentacji i będzie wszystko gotowe, co nie? A u świń jest troszkę więcej tej zabawy. Ponieważ stwierdziłem, że na początek będą krowy niż świnie. Świnie sobie dokupimy później, no ile seria będzie nadal trwać, więc w następnym odcinku może jakieś nowe nabytki, może coś, więc zobaczymy. Bo jest plan, żeby kupić łąkę od sąsiada, który ma owce, o tutaj ten. To prawda, u niego już się nic nie dzieje od kilku miesięcy, więc może nam sprzeda kolejne pole po taniości, bo sprzedał nam to pole i sprzeda nam może tam teraz to pole po taniości, więc zobaczymy. I na plan by był taki, żeby je skosić, co nie? I skosić najpierw na kiszonkę, co nie? Bo krowy, no, kiszona i siano. Znaczy, część łąki bym sprasował pewnie, no, pożyczył prasę od niego i sprasował i zebrał. A sąsiadowi bym nie zostawił nic. Nie no. A tak na serio, to byśmy musieli zasiać na jakimś polu jeszcze jedną trawę, na jeden sezon chociaż. Żeby to zebrać. Był plan, żeby zasiać na tym polu tutaj trawę i złączyć sam tym polem, który byśmy najwyżej kupili, jeżeli by nam sąsiad sprzedał, co nie? I byłoby spoko. Byśmy mieli łąkę taką, wiecie o co chodzi, już troszkę większą. Ale że na razie sąsiada się nic nie dzieje, to może odkupimy od niego. Za niedrogo, nikt nie będzie chciał zbytnio, co nie? Dobra, ziemniaki nam ubywają z sadzarki. Dopiero 7 minut odcinka, a już tyle zasadziliśmy, więc ja się zastanawiam, co będziemy robić potem. Chyba taki będzie krótszy odcinek. Pojedziemy sobie teraz z tej strony, ponieważ tam jest drzewo i mi się nie chce będzie go to wracać. A że tutaj mamy pusty kawałek, to nawet dosyć szybko idzie. Przejdziemy sobie akurat, bo sąsiad skończył śniwa. Przejdziemy sobie, wiecie o co chodzi. Tutaj, nie? Przez jego pole. Żeby nie jechać drogą z Big Bagiem z tyłu, wiecie o co chodzi, to przejdziemy sobie przez to pole. 60 jeszcze nie była tankowana od początku serii, a Ursus tak samo nie był, ponieważ to paliło strasznie wolno w tym farmingu idzie, moim zdaniem. Jakby denerwujące to nie jest, co nie? Bo denerwujące by było, jakbyśmy musieli tankować co wyjazd w pole. Tak, tankujemy raz na jakiś czas, co nie? Ale to paliło strasznie wolno schodzić. Takie 60, no to szybciej by troszkę schodziło w realu niż w farmingu, co nie? No już prawie całe pole zasadziliśmy naszymi ziemniakami. Zobaczymy, czy będzie więcej w tym sezonie ziemniaków, czy mniej. Ponieważ w tamtym sezonie zarobiliśmy 12 tysięcy? Coś takiego chyba, nie? Już nie pamiętam sam. I dlatego sadzimy jeszcze raz, bo ziemniaki są bardzo opłacalne na naszym gospodarstwie, bo ponieważ zarabiamy z niego bardzo dużo pitosu, który przeznaczymy potem na rozwój gospodarstwa. Jeszcze może taka miniaturka. Kurde, dużo tych miniaturek. Już mam 140 screenshotów samych z filmów, więc mam co wybierać. Czasem sobie trochę usuwam, ale zasypiemy się u sąsiada na polu. Niech będzie. Dobra, idziemy po naszego Ursusa. Tepniemy się. Ponieważ nie chce mi się iść. Bolą mnie nogi, dlatego. Cofniemy sobie i podjedziemy. Oj, Big Baga bym rozerwał. Oj, jeszcze cofniemy sobie. Dobra. Zresztą, jak widzicie, już ogrodzenie ma nowe. Nie musi nic pracować. Gospodarstwo zostawił.
maszyny ja wyprzedał wszystko. Zostały tylko pola. Nie no, tak na serio to zostało tam w garażach, ma trochę pochowane, więc żeby nie został na gołą rękę, można tak powiedzieć. Ma trochę tam w tym schowane sobie. Opuśćmy to może, co? Aha, to już weszło. Dobra. Ja chciałem sobie miniaturkę zrobić. Pokczam. To pojedziemy sobie po kolejnego Big Baba, bo dopiero wiecie o co chodzi, 10 minut odcinka, to pojedziemy po kolejnego baga z ziemniakami. Jeśli chodzi poza odcinkiem, to zasiałem wszystkie pola, zakultywatorowałem, zasiałem, wiecie o co chodzi. Może po prostu się nie widać, ma 5 minut godzin, ale ogarnąłem to wszystko w dosyć szybkim tempie. Czego? Oj, nie w tą stronę. Nie ogarniam, już zapomniałem jak to się robi, ponieważ dawno nie grałem z tym rękawem naszym. O, tutaj mamy 2000 ziaren. Jeszcze to bym chciał wsunąć, nie wiecie o co chodzi. I do góry trochę dać. Żeby to się nie tarło nam po ziemi, nie? Dobra. Zajedziemy sypać, nie będziemy już do pełna. Zostawimy tyle. Ojojoj, bo nasz uszuza podnosi 2000 litrów z tyłu. To wiecie o co chodzi, że jest ciężar. Dobra, podjedziemy sobie pod naszą 60, żeby zrobić ładne zdjęcie. Nasz kursus w pracy, nasze dwóch ursusów. Zrobiłbym sobie. Co, jaj. Nienawidzę, zapomniałem zrobić te chudy. No nic. No, postaram się jak to najszybciej zrobić. Zapomniałem z tymi chudami ogarnąć. Dobra, niech będzie takie. Podnoś to Andrzej nam. Dobra, i sadzimy dalej sobie. Na odcinku to sadzimy sobie całe pole ziemniakami, więc dosyć to szybko powiem, że poszło, żeby zasadzić takie nasze pole i znów będziemy kopać kopaczką i wiaderkiem, bo nie dorobimy się raczej do jakiegoś kombajnu na następny sezon, znaczy w przyszłym dorobimy się na kombajn do ziemniaków. Byłoby fajnie, co nie? A teraz to na razie musimy się męczyć naszą kopaczką dwurzędową i 5 na godzinę i wiaderkiem oczywiście. Trochę w kręgosłupie będzie bolało, ale myślę, że obrobimy to na spokojnie. Dobra, zostało może jakieś półtorej przejazdu i kończymy ziemniakami, co nie? Trochę tych ziemniaków poszło, ale miałem zostawić sobie na, wiecie o co chodzi, dla zasadzenia swoich ziemniaków. Ale nie było co wybierać, cena była dobra, więc zapchnąłem wszystko po kolei wtedy. Nie patrzyłem nawet. Dla świń też miałem trochę zostawić, ale dobra była cena, to nie zostawiałem, tylko pchnąłem wszystko i nie bawiłem się zostawianie i tak dalej. I zarobiliśmy dzięki temu, nie? Jakby nie była dobra cena, to bym zostawił połowę tych ziemniaków i byśmy prawie że nic nie zarobili. A tak, pieniądz jest, jest to sadzić, więc tak jeszcze z tych Big Baga jest trochę tego. Zostało tutaj mało co już do zasadzenia, więc dobra. Tutaj sobie jeszcze tak zasadzimy trochę nierealnie, ponieważ tu jest drzewo. Dobra, włączamy naszą kopaczkę, naszego akwila i możemy jechać na gospodarstwo przez pole sąsiada oczywiście. Dobra, tutaj przelecimy sobie i zostawimy to tam gdzie to było. Może będzie taka okazja, żeby kupić całą gospodarkę od sąsiada za jakąś tam kwotę. No, mało by nie powiedział, bo taki willi mieszkać, to wiecie o co chodzi, co nie? No, dom też nie jest taki zły, ale trochę malutki. Dobra, gasimy. Opuśćmy sobie to trochę. Oj, i podstawunek z drzewem i ursusem. Podwalny. No nic, dojeżdżamy już na nasze gospodarstwo. Zobaczymy co i jak.
Zostawimy sobie już tutaj w cieniu za naszą oborą. Szyby powybijane już od starości. A więc co, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Najprawdopodobniej w sobotę i niedzielę oraz w następnym tygodniu z typowej polskiej wsi. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do następnego, trzymajcie się, cześć!